Cześć, to znów ja, Wojtuś Pietraszek. Następny akord z dziedziny akordów durowych. Będzie to akord G, dur. Do dzieła. Standardowa tableczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dźwięki oczywiście piszę w kratkach, a nie na liniach, żeby było bardziej przejrzyście. No i teraz co? Najgrubsza struna naturalnie tutaj szósta E, najgrubsza, najcieńsza pierwsza E. No i teraz ma być co? Akord G-dur, pierwszy, drugi, trzeci próg. Akord G-dur, no dobra, super. G, widać, że to jest G? Widać, G. Na trzecim progu, tu paluch. Tu paluch, na drugim, pusta struna, na trzecim i na trzecim. No troszeczkę taki jest zadziubany, nie? Teraz nasza pineska słodka, główny bohater naszej tutaj całej serii. Przestaw się. Jestem pineską tego. Dobra. G, no dźwięk G, no. Dźwięk G jest tu, E, F, Fis, G. G jest tu, czyli mamy pierwszy akord, dźwięk toniczny, ten najniższy w, akurat w tym układzie palców. Później G jest tutaj, no i G znowu jest tutaj. Czyli znowu mamy trzy dźwięki G w tej naszej wersji opalcowania, że tak to można powiedzieć. I teraz zapis ten drugi, który zawsze piszę, analogicznie na trzecim progu, na drugim, 0, 0, 3, 3. Łatwe, jeśli chodzi o sam zapis. Teraz kwestia uderzania i łapania na gitarze. Czyli widzicie, o, także było widać. 3-2-0-3-3, 3-2-0-3-3 na najgrubszej strunie, 3-2-3 na najgrubszej, 2 na cieńszej. Tu jest właściwie tylko jedna wersja złapania tego akordu, no bo nie możemy za bardzo inaczej tego wydziwiać. Po prostu drugi palec, czyli znowu palec fuck you. Znaczy fakerowy palec, tak? Żeby się nikt nie obraził. Pierwszy palec na drugim progu. No i mamy dwie struny puste. Te akurat G i D. No i na trzecim progu kładziemy po prostu te dwa palce. Ja akurat kładę tak, że po prostu czwarty palec jest na najcieńszej strunie, trzeci palec jest na drugiej strunie. Nie na odwrót, bo po prostu to już w ogóle wtedy ręka nam wysiądzie. Więc w ten sposób i tutaj. No i oczywiście uderzamy przez wszystkie struny. Teraz jeszcze zobaczcie do bliska. W ten sposób. O. W ten sposób jest ułożony. Oczywiście kciuka tutaj nie wywalamy, bo ciężko nam go wyjąć. On zwykle jest tak mniej więcej po środku gryfu. O, i w ten sposób. I tak mamy akord G-dur, bardzo popularny, straszliwie popularny akord. Dobra, oglądajcie następne filmy, subskrybujcie i w ogóle tam lubcie mnie, no. Tak jestem fajny, słodki, no dobra, papatki. Zapraszam do naszego sklepu pod adresem dla gitarzystów i basistów. Oczywiście znajdziesz też inne instrumenty, które sprowadzę na zamówienie. Jeśli potrzebujesz rady lub uważasz, że jesteś zielony i nie wiesz, co ci jest potrzebne do grania swojego ulubionego stylu muzycznego, to skontaktuj się ze mną, a ja pomogę ci wybrać wzmacniacz, gitarę, piórka, kable, efekty, wszystko, co będziesz potrzebować.